Witam. Przystępując do tych zadań, powinniśmy już mieć dobrze opanowane podstawy z poprzednich, yy, z poprzednich lekcji. Jeżeli nie mamy tego opanowane, wróćmy do tamtego, powtórzmy sobie wszystko, żebyśmy cały czas szli z biegiem, cały czas szli z tematem do przodu, a nie musieli się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, yy, ponieważ niektóre informacje zostały zawarte już wcześniej. Dlatego teraz zajmiemy się dzieleniem potęg o tym samym wykładniku. Czyli mamy jakieś dwie różne podstawy jakieś b do m. Jak widzieliśmy już w poprzedniej lekcji przy mnożeniu po tym, tym samym wykładniku jeżeli była taka sama taki sam wykładnik a podstawy były różne po prostu zajmowaliśmy się tym działaniem które jest między nimi czyli można powiedzieć że a podzielić przez b i przepisujemy nasz wykładnik. Czy można to inaczej zapisać. Tak, a nawet i trzeba, ponieważ będzie nam to w niektórych wypadkach łatwiej widzieć, że jest to A. Znak dzielenia zastępujemy kreską łamkową, B do potęgi M. To jest najważniejsza rzecz, którą musimy tu zrozumieć, jak to zapisać. Czyli, że możemy to jeszcze zastosować, że to jest AM przez BM. To akurat zostało użyte na, pod koniec ostatniej lekcji. I teraz właśnie to wytłumaczmy, dlaczego właśnie to się tak rozkłada, ponieważ widzimy, że każda potęga jest od siebie zależna, więc nieważne, czy my to zapiszemy jako a, a do potęgi m podzielić przez b do potęgi m, czy a do potęgi m kreska łąkowa b do potęgi m, to jest identycznie to samo. W takim razie mamy pierwszy przykład: 14 do potęgi trzeciej podzielić przez 7 do potęgi trzeciej. No i widzimy, że wykładniki znowu są te same, a między nimi jest znak dzielenia. W takim razie podstawy ze sobą dzielimy, a wykładnik pozostaje bez zmian. Czyli 14 podzielić przez 7. Możemy inaczej też zapisać 14 7 do trzeciej to jest po prostu 2 do potęgi trzeciej, jak już się pewnie orientujemy, 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, co daje nam po prostu wynik 8. Następnym przykładem naszym będzie 15 do potęgi trzeciej podzielić przez 5 do potęgi trzeciej. No i znowu trafiamy na to, że pod, pod, wykładniki są identyczne. W takim razie podstawy przez siebie dzielimy. Czyli 15 podzielić przez 5 do potęgi trzeciej to widzimy, że to jest 3 do potęgi trzeciej, a 3 do potęgi trzeciej, jak każdy z nas już powinien wiedzieć, że 3 do potęgi trzeciej to jest oczywiście 27. Więc spróbujmy sobie kolejną rzecz zrobić. Jeżeli zobaczymy taki przykład jak 35 do potęgi 7 podzielić przez 7 do potęgi 7. No już widzimy, że są to większe liczby. Ale znowu można powiedzieć, że wykładniki są identyczne, więc mamy 35 podzielić przez 7 do potęgi 7. No to 30 5 podzielić przez 7 to ile to jest? Oczywiście 5. 5 do potęgi 7. oczywiście to już jest bardzo duża liczba, i tego nie będziemy teraz wyliczać. Kolejnym przykładem, natomiast będzie 12 do potęgi czwartej, podzielić przez 6 do potęgi czwartej. No i tu widzimy, że znowu mamy ten sam wykładnik. Czyli znowu podstawy będziemy przez siebie dzielić, czyli mamy 12 podzielić przez 6 do potęgi czwartej, to jest 2 do potęgi czwartej. No, a 2 do potęgi czwartej oczywiście to jest 16, ponieważ 2 razy 2, razy 2, razy 2 daje nam wynik 16. Teraz jeszcze musimy sobie, tak jak mówiłem, wiadomości z poprzednich lat są nam bardzo potrzebne w matematyce, bo mamy teraz przykład 4 do potęgi piątej. 4 piąte do potęgi trzeciej podzielić przez 24, 15 do potęgi trzeciej. No i jak widzimy, znowu są te same wykładniki, czyli mamy 4 piąte podzielić przez 24, 15 do potęgi trzeciej. No i co już wiemy z zasady. Dzielenia ułamków to po prostu, że drugą liczbę odwracamy i zamieniamy ją na i zamieniamy znak na mnożenie, czyli to jest 15,24, oczywiście wszystko idzie dalej do potęgi trzeciej, tu się nic nie zmieniło. E, tu było 24, tak. Czyli mamy czwórka się w 24 6 razy, czyli przedzielimy przez 4, czyli tu jest 1. 15 da się podzielić przez 5 oczywiście. jedna piątka się mieści w 500 i 3 piątki mieszczą się w 15, więc mamy. To jest 1 razy 3 daje nam 3, 1 razy 6 daje nam 6 i to wszystko do potęgi trzeciej. No jeżeli chcielibyśmy to podnosić do potęgi trzeciej, oczywiście się da, bo 6 do potęgi trzeciej też jest nam znane, że to jest 216, ale znowu możemy zauważyć, jak matematyka pomaga nam w normalnym życiu, czyli czy możemy to ze sobą skrócić? No tak. Licznik z mianownikiem możemy skrócić przez tą samą liczbę. Naszym dzielnikiem licznika mianownika będzie 3, czyli 3 podzielić przez 3 to jest 1. I 6 podzielić przez 3 to jest 2, czyli mamy jedną drugą do potęgi trzeciej. No i też możemy sobie to rozbić jak właśnie stąd zauważyliśmy to sobie tak damy strzałkę, że to jest 1 do potęgi trzeciej przez 2 do potęgi trzeciej. 1 do potęgi trzeciej to jest oczywiście 1, a 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Nie musieliśmy sobie tego rozpisać, po prostu mogliśmy zrobić jedną, drugą, razy jedną, drugą, razy jedną, drugą. Wyszłoby nam identycznie to samo. Chodziło, żebyśmy zobaczyli więcej możliwości. I oczywiście, co by to było, co by to było, jakby nie było pierwiastków. Pierwiastek z 54, podniesiony do potęgi trzeciej, podzielić przez Pierwiastek z 6 do potęgi trzeciej. No i jak zwykle widzimy, potęgi znowu się zgadzają. Czyli widzimy, że możemy zrobić 50, pierwiastek z 54, podzielić przez pierwiastek z 6 do potęgi trzeciej. To sobie to rozbijemy troszkę. Czyli to jest pierwiastek, pierwiastek duży sobie napiszemy: 54. Podzielić przez 6. No, wiemy, że możemy to zapisać jako 54, podzielić przez 6 jako dwukropek, ale możemy zastosować to. Tak o wiele łatwiej będzie nam to w tym wypadku widać. Więc jeżeli zrobimy sobie 54 podzielić przez 6, to jest oczywiście 9, czyli to jest pierwiastek z 9 do potęgi trzeciej. I to jest nasz wynik. Pierwiastek z 9 do potęgi trzeciej. Mam nadzieję, że wszystko, co tu teraz przerobiliśmy, jest zrozumiałe. Oczywiście, znowu nie zostaje nam nic innego, jak przerobić jakieś własne przykłady, otworzyć książkę z matematyki i spróbować samemu powalczyć z tymi zadaniami. W momencie, kiedy są jakieś problemy, czekam na jakieś wiadomości, komentarze. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, a my widzimy się w następnych zajęciach.